Na czym polega przerzucanie winy przez toksyczną osobę? Przerzucanie winy jest powszechną taktyką, którą zastosuje osoba zaburzona, aby wygrać na argumenty przeciwko tobie, ponieważ nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek swoje zachowania i za jakiekolwiek swoje złe uczynki i za jakiekolwiek swoje błędy czy za jakąkolwiek swoją wadę lub ich wady. Osoby toksyczne postrzegają siebie jako doskonałe i chcą, aby świat wokół nich postrzegał ich w ten sam sposób. Dlatego też, kiedy zostaną skonfrontowani ze swoimi kłamstwami i oszustwami czy wadami, nie wezmą za to żadnej odpowiedzialności. Nie zamierzają się do tego przyznać. Czują się uprawnieni do robienia tego, co im się podoba i brakuje im empatii, aby przejmować się tym, jak ich zachowanie wpływa na ciebie. Są po prostu niesamowicie wyzyskujący i skłonni do manipulacji, aby spełnić swoje potrzeby. Dlatego zrobią wszystko, aby zrzucić winę na kogoś lub coś innego, zwłaszcza gdy mają sprawić, że poczujesz się winny za poruszenie tej kwestii. Możesz więc na przykład mieć do czynienia z osobą zaburzoną, która zawsze się spóźnia i będzie używać bardzo uzasadnionej wymówki w stylu: o, utknęłam w korku. Tak, oczywiście. W takim razie nie ucz się wyruszać 5 minut wcześniej, wybierać innej trasy, informować, że się spóźnia, czy ani umawiać się na później. Po prostu używają odpowiednich wymówek, ponieważ od czasu do czasu możemy utknąć w korku faktycznie. Więc po prostu zamiata się sprawę pod dywan. Chociaż potem zdarza się to coraz częściej i częściej, bo im bardziej uchodzi im to na sucho, tym więcej wymyślają wymówek. Mogą kogoś okropnie potraktować, a mimo to będą winić drugą osobę. To zawsze będzie wina tej drugiej osoby. Zdradzą kogoś, ale i tak będą winić drugą osobę za to, że nie poświęciła jej wystarczającej uwagi, ponieważ brakuje jej empatycznej troski o to, jak jej zachowanie wpłynęło na tę osobę. Chcą po prostu manipulować sytuacją tak, aby inni ludzie im współczuli, a im po prostu może ujść wszystko na sucho. Zatem jedynym ze sposobów, w jaki osoba toksyczna zrobi wszystko, aby wygrać kłótnię, jest po prostu zrzucenie winy na kogokolwiek i wszystko inne, ponieważ nie bierze ona odpowiedzialności za wszystkie swoje czyny.